Witajcie w Krainie Składów! Dziś opowiem Wam, jak kosmetykami radzić sobie z nadmiernym przetłuszczaniem twarzy, a także przedstawię propozycje różnych produktów. Zapraszam! Mycie. Po pierwsze, należy sprawdzić produkty do mycia. Przede wszystkim nie mogą zawierać mocnych substancji myjących. W uproszczeniu, zbyt agresywne oczyszczanie twarzy może naruszać naszą warstwę ochronną, a skóra próbująca się bronić zaczyna nadmiernie produkować łój. Szukajmy zatem produktów, których substancje myjące zawierają przede wszystkim takie końcówki, a unikajmy takich. Typowymi produktami do mycia cery tłustej jest np. żel Duetus, Basic Lab czy Gift of Nature. Natomiast jeśli Wasza cera jest bardziej sucha i występuje ściągnięcie, wówczas polecam np. mus borówkowy z Bielendy. A jeśli wolicie pianki, to zwróćcie uwagę na Ecolab. Tonizacja. Przy przetłuszczającej się cerze bardzo ważna jest tonizacja, aby przywrócić właściwe pH. Używamy do tego toniku lub hydrolatu. Hydrolat to czysta woda roślinna. Najczęściej polecany jest np. oczar lub czystek. Jednak jeśli macie cerę wrażliwą bądź bardziej suchą, może się tutaj sprawdzić woda lipowa lub lawendowa. Mogą to być także mieszanki. Jeśli chodzi o toniki, to proponuję Duetus. Jeśli martwi Was tutaj obecność substancji myjących, to od razu uspokajam. Substancje mogą mieć różne funkcje. W zależności od stężenia czy pH produktu mogą mieć inne działanie, więc tonik z substancją myjącą to nie jest nic strasznego. Najważniejsze jest to, aby nie miał wysoko w składzie wysuszających alkoholi. Serum. Dobrym pomysłem jest włączenie do pielęgnacji serum. Tutaj mamy dwie drogi w zależności od potrzeb. Pierwsza opcja to sera nawilżające. Chodzi o to, że skóra często potrzebuje większego nawilżenia i to dlatego się przetłuszcza. Tak, jest tłusta, bo jest sucha. Więc jeśli Wasz krem nie jest zbyt nawilżający, warto pomyśleć przynajmniej o kwasie hialuronowym lub innym lekkim, nawilżającym serum. Jeśli lubicie aloes, to polecam dwa. Aloesowe i Ava Eco. A jeśli nie lubicie, to fajna jest jeszcze równowaga w płynie. Mówiłam o nim w poprzednim filmie. Ono jednocześnie zalicza się do drugiej opcji, czyli ser typowo regulujących. Można spróbować tutaj jeszcze Duetus lub droższe Resivo. Nie jest to krok obowiązkowy, jednak na pewno warto o tym pomyśleć. Kremy. Jeśli chodzi o kremy, bardzo polecam mieć dwa, matujący na dzień i dowolny, bardziej nawilżający na noc. Zdecydowałam, że skupię się tutaj bardziej na tych matujących. Lirena Natura jest lekki i zbiera coraz więcej pozytywnych opinii. Drugą popularną propozycją jest Duetus. Ma specyficzny zapach, więc warto najpierw poprosić w sklepie o próbkę. Ten krem będzie akurat najlepszy dla typowo tłustej cery. Chciałabym wyróżnić tutaj także Gift of Nature, ponieważ wysoko w składzie znajduje się niacynamid, który pomaga uregulować pracę gruczołów łojowych. Wszystkie trzy kremy nadają się pod makijaż. Puder. Dodatkowym krokiem, o którym szybko tutaj wspomnę, jest puder matujący. Jeśli jest drobno zmielony, powinien być niewidoczny na buzi, więc można nakładać go od razu na krem, jeśli nie wykonujecie makijażu. Puder taki może być na przykład ryżowy lub bambusowy. Różnica jest taka, że bambusowy jest mocniejszy ze względu na dużą zawartość krzemionki. Dlatego uważajcie, bo może przesuszyć. Z łatwo dostępnych pudrów ryżowych mogę Wam polecić Vibo z Rossmana. Jeśli macie już swój sprawdzony komplet kosmetyków, to co musicie zrobić, to czekać. W miarę możliwości nie zmieniać pielęgnacji i uzbroić się w cierpliwość, bo walka z problemem przetłuszczania jest bardzo czasochłonna, może trwać nawet miesiącami i bądźcie na to gotowi. Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu suba. Życzę Wam mnóstwa cierpliwości. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!